Na dzisiaj przygotowałam dla Was wzór. Wzór można powiedzieć uniwersalny, bo możecie go dziergać na dwóch drutach, jak również na drutach z żyłką, czy na pięciu drutach, jeżeli robicie skarpetki czy rękawiczki. Do tego wzoru mam dwa szkice. Jeden szkic jest na rzędy. Tak będę z Wami dzisiaj w rzędach dziergała na dwóch drutach, a drugi szkic jest na dzierganie w okrążeniach. Tak wygląda jego prawa strona, tak wygląda lewa, nie jest za bardzo ciekawa, ale wzór jest w sumie bardzo łatwy. Mam, tak jak powiedziałam, dwa szkice do tego wzoru. To jest szkic do dziergania w rzędach, tak jak będziemy dzisiaj razem dziergały. Mamy liczbę oczek podzielną przez 9 plus 2 oczka brzegowe. Na wysokość mamy 12 rzędów. Na niebiesko zaznaczone są oczka prawe, na czarno oczka lewe. Zielone to są narzuty. Tutaj mamy 2 oczka razem ze skłonem w prawą stronę, 2 oczka razem ze skłonem w lewą stronę. 2 oczka razem na lewo i to są również 2 oczka razem na lewo, tylko z tym, że nie robimy klasycznie, tylko wsuwamy prawy drut pod tylnie ścianki. To Wam pokażę. Będziemy robiły dwa raporty, a więc dwa razy Wam pokażę, jak to robić. To jest, tak jak powiedziałam, w rzędach. W okrążeniach mamy również liczbę oczek podzielną przez 9, ale nie mamy oczek brzegowych. Na wysokość mamy 12 okrążeń, tak jak mieliśmy w rzędach 12 rzędów. Również oczka prawe, oczka lewe, 2 razy ze skłonem w prawą stronę, 2 razy ze skłonem w lewą stronę, narzuty. Jeżeli spodoba Wam się to wideo, to mam do Was prośbę, tak jak za każdym razem, proszę Was, żebyście nie zapomniały postawić lajka, bo pomaga mi to w rozbudowaniu mojego kanału. Na drutach mam 18 oczek na 2 raporty plus 2 oczka brzegowe. Będziemy dziergały jeden raport na wysokość i 2 raporty na szerokość. Pierwsze oczko brzegowe zdejmuję, nie przerabiam. Następnie mam jedno oczko lewe i 7 oczek przerabiamy na prawo. Następne oczko po tych 7 prawych przerabiamy na lewo. To był pierwszy raport. Rozpoczynamy drugi raport. Oczko lewe. I znowu 7 oczek przerabiamy na prawo. Oczko lewe. Po ostatnim Waszym raporcie robicie tylko jedno oczko na lewo. To jest oczko brzegowe. Odwracacie Waszą robótkę. Jesteśmy teraz w drugim rzędzie. I rozpoczynamy oczkiem brzegowym. Zdejmujemy. Następnie mamy jedno oczko prawe. Patrząc na szkic, przerabiacie teraz z lewej strony do prawej. Kolejne 7 oczek przerabiamy na lewo. A więc tutaj w tym drugim rzędzie przerabiamy tak, jak oczka nam schodzą z drutu. Oczko prawe i znowu rozpoczynamy oczko prawe i 7 przerabiamy na lewo. I jedno prawe. Na końcu mamy oczko brzegowe. Ja przerabiam to oczko brzegowe na lewo. Jesteśmy teraz w trzecim rzędzie. I po oczku brzegowym znowu robimy jedno oczko lewe. Następnie mamy 2 prawe. Kolejne 2 oczka, które są na lewym drucie.
Przerabiamy razem ze skłonem na prawo, a więc wsuwamy prawy drut pod przednie ścianki tych dwóch oczek i przeciągamy włóczkę. Trzy oczka prawe, jeden narzut i oczko lewe. To był pierwszy raport. Drugi, lewe oczko, dwa prawe, dwa razem ze skłonem w prawą stronę, trzy prawe, narzut, oczko lewe. Powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie macie tylko jeszcze jedno oczko brzegowe na lewo. Czwarty rząd. Oczko brzegowe, jedno prawe, jedno lewe. Tutaj schodzi nam z drutu z poprzedniego rzędu narzut i ten narzut przerabiamy na lewo. Robimy narzut znowu i trzy oczka lewe. Raz, dwa i trzy. I teraz nić przed robótkę i kolejne dwa oczka przerabiamy razem na lewo. Jedno oczko lewe i jedno prawe. Powtarzamy. Oczko prawe, oczko lewe. Narzut, trzy lewe, następnie mamy dwa razem lewe, jedno lewe oczko, jedno prawe i oczko brzegowe przerabiam na lewo. Odwracamy naszą robótkę i jesteśmy teraz w piątym rzędzie. I w piątym rzędzie rozpoczynamy oczkiem brzegowym. Następnie mamy jedno oczko na lewo. Kolejne dwa oczka przerabiamy razem ze skłonem w prawą stronę, a więc pod przednimi ściankami. Trzy prawe, raz, dwa i trzy. Narzut. I teraz popatrzcie, po tym narzucie schodzi nam z drutu narzut z poprzedniego rzędu. I ten narzut przerabiamy na prawo. Kolejne oczko prawe i oczko lewe. Kolejny raport. Oczko lewe. Dwa razem skłon w prawą stronę. Trzy prawe. Narzut, dwa prawe i jedno lewe. Powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie robimy tylko jeszcze jedno oczko. To jest oczko brzegowe, które przerabiamy na lewo. Odwracamy naszą robótkę i jesteśmy w szóstym rzędzie. Oczko brzegowe, jedno prawe, i siedem lewych. Narzut tutaj na lewo przerabiamy, a więc 7 lewych oczek. I jedno prawe. Drugi raz prawe, 7 lewych. I siódme i jedno prawe. I u mnie już znowu jest oczko brzegowe. To był teraz nasz szósty rząd. Siódmy rząd jest też również bardzo łatwy. Po oczku brzegowym robimy jedno na lewo. A następnie mamy siedem oczek, które przerabiamy na prawo. A więc tutaj w tym rzędzie przerabiacie tak, jak oczka Wam schodzą z drutu. Tu schodzi z drutu lewe, a więc jeden raport zakończony. I znowu jedno lewe i siedem prawych. I lewe. Na końcu jest oczko brzegowe.
To był teraz siódmy rząd. W ósmym rzędzie mamy również bardzo łatwo, bo po oczku brzegowym, tak jak oczka schodzą z drutu, a więc jedno jest prawe, następnie jest siedem oczek lewych. Prawe, prawe i znowu siedem lewych. Jedno prawe i jedno brzegowe na lewo. Tak, w dziewiątym rzędzie jesteśmy już w dziewiątym rzędzie i rozpoczynamy oczkiem brzegowym oczywiście, które zdejmujemy, a następnie mamy jedno oczko lewe, narzut, trzy prawe, trzecie. I teraz są dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę. To znaczy wsuwamy prawy drut pod tylnie ścianki tych kolejnych dwóch oczek, przeciągamy włóczkę i to oczko, które tu powstało, ma skłon w lewą stronę. Następnie robimy dwa prawe oczka i jedno lewe. Kolejny raport. Lewe, narzut, trzy prawe, dwa razem ze skłonem w lewą stronę, dwa prawe i jedno lewe po tym lewym oczku. Powtarzacie wasze raporty. Po ostatnim raporcie mamy tylko jedno oczko na lewo, to jest oczko brzegowe. I teraz mamy dziesiąty rząd. Parzysty i rozpoczynamy go oczkiem brzegowym oczywiście. Następnie mamy jedno oczko prawe, jedno lewe. I teraz mamy dwa oczka razem na lewo, ale pod tylnymi ściankami. To znaczy do tej pory robiliśmy te poprzednie, robiliśmy w ten sposób, że pod przednie ścianki wsuwałyśmy prawy drut. Teraz mamy znowu nić przed robótką. Może ja postaram się troszeczkę bliżej do was przyjść, to będzie lepiej widoczne. Nić przed robótką, ale prawy drut wsuwamy pod tylnie ścianki. Popatrzcie, pod tylnie ścianki tych kolejnych dwóch oczek. Tak. I przeciągamy włóczkę. W ten sposób. Wysuwamy lewy drut. Trzy oczka lewe. Ja jeszcze raz wam to pokażę, ponieważ mamy dwa raporty, a więc jeszcze raz wam to pokażę. Narzut, jedno oczko lewe i jedno oczko prawe. Rozpoczynamy kolejny raport. Oczko prawe, oczko lewe i znowu mamy dwa oczka razem. Nić przed robótkę. I ten prawy drut wsuwamy pod tylnie ścianki tych dwóch oczek. Tak. I przeciągamy włóczkę. Tu sobie możecie przytrzymać kciukiem trochę, żeby wam to łatwiej było. Następnie mamy trzy oczka lewe. Raz, dwa i trzy. Narzut, jedno oczko lewe, jedno prawe i u mnie jest już oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Kolejny jedenasty rząd. Oczko brzegowe zdejmuję. Następnie mamy jedno oczko na lewo, dwa prawe, narzut, trzy prawe, dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę, więc znowu pod tylnymi ściankami i jedno lewe. To był pierwszy raport. Powtarzamy drugi raport. Jedno oczko lewe, dwa prawe, narzut, trzy prawe,
dwa razem ze skłonem w lewą stronę, jedno lewe i brzegowe. Odwracacie waszą robótkę i jesteście w kolejnym, 12 rzędzie i tu rozpoczynacie oczkiem brzegowym, jedno oczko prawe i 7 lewych. A więc tutaj znowu robimy tak, jak oczka nam schodzą z drutu. Narzut przerabiamy na lewo również i tak do końca. Znowu mam oczko prawe i kolejny raport prawe i 7 lewych. I powtarzacie wasze raporty. Jak zakończycie ten 12 rząd, czy 12 okrążenie, jeżeli robicie na okrągło, to rozpoczynacie znowu od pierwszego. To wszystko, moi drodzy, na dzisiaj. Serdecznie wam dziękuję, że znowu zajrzeliście na mój kanał. Będę się bardzo cieszyła, jeżeli znowu mnie odwiedzicie. Cały czas przygotowuję dla was projekty czy wzory. A więc serdecznie was zapraszam. Życzę wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć.